Witajcie na kanale Automobilizacja. Witam Was z wnętrza nowego Forda Mustanga Mach-E. Samochód w pełni elektryczny, z napędem na tylną oś bądź z napędem na cztery koła. Należący do rodziny Mustanga, dosyć nowatorski projekt, ma mieć bardzo duży zasięg. Na razie prezentujemy wersję przedprodukcyjną. Także dane techniczne, które są tutaj pokazane, które później pokażę, będą dotyczyły tylko i wyłącznie tego modelu, tego egzemplarza. Zapraszam na relację. Chciałem Wam zaprezentować całkowitą nowość Forda Mustang Mach-E. 100% elektryczny samochód. Ford pokazuje, że można zrobić samochód, który ma mieć bardzo duży zasięg. Producent mówi nawet o 600 km w broszurach informacyjnych. Bardzo duże koła. To jest na razie egzemplarz przedprodukcyjny. Dlatego te dane, które pokażę, one też będą dotyczyć tylko i wyłącznie tego egzemplarza konkretnego, a nie całej linii modelowej, która będzie dostępna na rynku. Parametry tego konkretnego egzemplarza przedprodukcyjnego: 351 koni mechanicznych, 580 Nm, napęd na 4 koła. Zasięg deklarowany dla tego egzemplarza to 540 km. Nawet gdybyśmy w naszych warunkach uwzględnili, że zasięg będzie w granicach 350, to jest wciąż bardzo dużo jak na elektryka. Ten konkretny model ma napęd na 4 koła. Tutaj mamy czujniki, jest kamera z przodu. Są wloty do chłodzenia silników. Bardzo duże koła. Smaczki na drzwiach. Kamera pod lusterkiem. Bardzo ciekawy system otwierania. Spójrzcie. Ciach. Otwieramy. I tutaj jest siłownik, który otwiera, odpycha drzwi. O. I ten siłownik odpycha drzwi. Podobnie jak w całej linii Forda. Tutaj progi są płaskie po to, żeby zgodnie z tą filozofią nie ubrudzić sobie nóg. Dlatego też te drzwi u dołu wyglądają bardzo masywnie. Zobaczcie, i wchodzimy do wnętrza. Futurystyczne, jak na auto elektryczne przystało. Rzuca się w oczy ogromnych rozmiarów tablet. Oczywiście mamy tutaj do dyspozycji szklany dach. No, przy tej półce produktowej, cenowej, to już jest skóra obowiązkowa. Nagłośnienie Bang & Olufsen. Zajmujemy miejsce wewnątrz. Potężny tablet. Sterowanie
skrzynią biegów, hamulec, porty USB-C, USB. Potężny tablet, tutaj przycisk start stop. Obszerny samochód, ale bardzo przyjemnie czuję się wewnątrz, tak przytulnie. Być może przez tą tkaninę, która jest tutaj na desce rozdzielczej. Wprawdzie szyba jest bardzo daleko, ale jakoś czuję się tutaj wewnątrz przytulnie. Tutaj mamy schowek na okulary. I bardzo interesujące otwieranie drzwi. Spójrzcie. Klameczka. Taka, można powiedzieć, oryginalna. Otwieramy przednią maskę. Bo tam też jest. Tutaj mamy gniazdo. Tak wygląda gniazdo ładowania. Męczyłem się z otwarciem klapy, ponieważ jest tam narysowany symbol, żeby dwukrotnie pociągnąć, więc jednak trzeba dwukrotnie pociągnąć. I tutaj mamy przegrodę. Panowie tutaj mówili o przegrodzie na kable do ładowania. Tutaj jest odprowadzenie wody. Przysłonię może światło. Jest możliwość, no nie wiem, może człowieka nie można wozić w tym bagażniku, dlatego że wyjdzie. Albo w każdym razie inżynierowie Forda pomyśleli o tym, żeby można było się wydostać z bagażnika. No i oczywiście mamy czynnik chłodzący 1, 2, 3, 4, YF. Natomiast pod tą osłoną, którą niestety nie mogę podnosić, tam jest akumulator kwasowy i tam są wszystkie urządzenia sterujące, żeby pompa hamulcowa, urządzenia na służące jak gdyby pomocne kierowcy. Oczywiście klapa jest na amortyzatorach, ona musi być w ten sposób. Przejdziemy do tyłu. Tylne miejsca. Dosyć sporo miejsca tutaj mamy. Tutaj też te drzwi są bardzo masywne. Sprawia to wrażenie takiej solidności, zwartości. Wyglądają takie masywne, solidne, ciężkie. Ciężkie, ale w sensie solidne. Bardzo ładne światła LED-owe, nawiązujące do Mustanga. Kamera. No i tutaj otwieramy bagażnik. Cóż mamy w bagażniku? Podwójna podłoga, zestaw. Czyli standard. Zwróciła moją uwagę charakterystyczna, ale bardzo ciekawa tylna półka, podobna jak w Pumie.
Zobaczcie, ona jest tekstylna. Ona ma tylko na zewnątrz taki pręcik, na którym rozpięta jest tkanina, ale jednocześnie unosi się razem z klapą. Za słabo. Pięknie. Ładnie ten samochód wygląda. No jednak kosztuje też odpowiednio, ale jeśli chodzi o klasę samochodów elektrycznych, no to ta cena nie przeraża. Wystarczy, że spojrzymy na cenę konkurencji, jak na przykład Opel Corsa, czy Volkswagen ID, czy elektryczny Golf. Tu już zrozumiemy, jak kształtują się ceny samochodów elektrycznych. No i oczywiście na stoisku prezentowany jest też film, ale jest on dla mnie niedostępny, ponieważ to są materiały wewnętrzne, reklamowe Forda. Po wejściu w taki sposób wita nas tablet. Krótko, no niestety nie mam kluczyków, więc nie pokażę. Później będzie dostępny ten model do jazdy. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, proszę o subskrypcję, łapki w górę i zachęcam do kliknięcia dzwoneczka. Szerokiej drogi, cześć!